Biesiadowanie w Parku Zamkowym, piknik wielopokoleniowy w Parku Supna, Teatr Małego Widza, no i oczywiście najnowsze premiery w GoKino. Podpowiadamy, dokąd warto się wybrać i jak spędzić wyjątkowo rodzinny weekend w Mysłowicach. Jest to program Nie Przegap, Magdalena Warchoł. Witam serdecznie. W najbliższą sobotę czas na drugą odsłonę sobotniej Parady Hitów w Parku Zamkowym. Tym razem na scenie pojawią się Krzysztof Pietrek, Paweł Gołecki, Jolanta i Jacek Kierokowie, a także jedyny w swoim rodzaju kabaret Rak. Zapraszamy do Parku Zamkowego wszystkich fanów śląskich szlagierów oraz dobrego humoru na godzinę 17. Aby celebrować niedawno obchodzony Dzień Rodziny, w Mysłowickim Parku Supna odbędzie się wyjątkowy piknik wielopokoleniowy od juniora do seniora. W programie wydarzenia przewidziano liczne atrakcje, m.in. pokazy artystyczne, balonikowe zoo, warsztaty bębniarskie, spektakl teatralny, malowanie buziek dla najmłodszych i wiele innych. Przyjdź ze swoimi najbliższymi na rodzinny piknik wielopokoleniowy w niedzielę 28 maja na godzinę 13. W niedzielne popołudnie zapraszamy najmłodszych widzów wraz z ich opiekunami do Parku Zamkowego na spektakl w plenerze z cyklu Teatr Małego Widza, na bajkę o gajowym chrobotku w wykonaniu Teatru Lufcik da Korbkę i grupy O Teatr. Występ rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp oczywiście bezpłatny. A teraz sprawdźmy, co nowego w GoKino. Po przedpremierowym pokazie czas na pełnometrażowy film Super Mario Bros. To przede wszystkim kino wizualnych i dźwiękowych atrakcji oraz jaskrawych kolorów. Moja armia! Kupy! Gumby! Czy tu cokolwiek to jest? Wkrótce lud zwalę grzybowe królestwo! Bowser zaraz tu będzie. Ja się nie boję. Dla mojego brata zrobię wszystko. Na pewno go znajdziemy. Zapraszam do GoKina na amerykański film fantastyczny, remake filmu animowanego Walta Disneya z 1989 roku pod tytułem Mała Syrenka. Złamałaś zasady, wypływałaś na powierzchnię. Niewinny człowiek tonął i musiałam go ratować. Twoja słabość do ludzi skończy się tragicznie. Ja tylko chcę się o nich więcej dowiedzieć. Stój! Biedne dziecko. Chciałabym ci pomóc. Nie dasz rady żyć na górze, dopóki... Mafia Mama to amerykańska komedia akcji z 2023 roku, oparta na oryginalnej historii o klasycznej mamie, która sądziła, że nic ekscytującego już w życiu nie czeka, po czym będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotę na karabin i stać się włoską matką chrzestną. I have terrible news. Your grandfather is dead. I don't even know him. What is going on? A dying wish is that you be the new boss of the Balbano family. Oh, love you. We need someone who's level-headed, unassuming, and empathetic. Did you just call me pathetic? Miłość na nowo. Amerykański komediodramat opowiadający o kobiecie, która po śmierci narzeczonego wysyła SMS-y na jego stary numer. Wiadomości trafiają do nowego użytkownika numeru, który postanawia ją poznać. Fiance dumped you. Your workers lacked heart. I'm assigning you a piece on someone who can help you. Celine Dion. Do you have someone in your life right now? Didn't work out. Let's breathe. Mira, what are you doing? I'm just wearing my dead boyfriend's shirt and texting his old number. I begin every day thinking of you. Ever since I changed my number, someone's been sending me these texts. It sounds like a psychotic stalker. They're nice. Pamiętajcie, że możecie w łatwy sposób zdobyć zaproszenie dla dwóch osób do GoKina. Wystarczy, że pod programem napiszecie, który film Was interesuje i krótko dlaczego. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.